Nie wiadomo na razie, czy komuś coś się stało. Służby są w drodze na miejsce wypadku. Utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku autostrady A1, ostrzega trójmiejski reporter RMF FM. Na wysokości Owczarni zderzyły się 4 auta osobowe. Na szczęście nikt nie został ranny. Policja szuka jednego z kierowców, który uciekł z miejsca wypadku. RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze. Pazerność, rozrzutność, prywata. Tak żony poprzedników opisuje Beata Szydło. Kłamaliście rano, w południe i kłamiecie wieczorem, odpowiada na to Ewa Kopacz. To starcie dwóch pań premier towarzyszyło wielogodzinnej prezentacji audytu działań rządu PO-PSL przedstawianej wczoraj w Sejmie. Według Beaty Szydło na 8 latach rządów tej koalicji Polacy mieli stracić 340 miliardów.